Inwestycje w placówki oświatowe, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w tym roku pochłoną 10 milionów złotych. Wakacje to czas, kiedy prace mogą zostać zidentyfikowane i znacznie postępują. Starosta Tomasz Budarz odwiedził plac budowy sali sportowej przy ulicy Cieszkowskiego, a przy okazji poinformował, jakie remonty są tego lata prowadzone w szkołach. Powiat Gnieźnieński bardzo mocno inwestuje w remonty w szkolnictwie. Chcemy, aby ten poziom był naszych budynków infrastruktury jak najwyższy, dlatego też w tegorocznym budżecie ponad 10 milionów złotych przeznaczonych na remonty. Oczywiście za moimi plecami najważniejsza inwestycja, czyli budowa hali sportowej właśnie tutaj przy ulicy Cieszkowskiego. I to jest hala, która myślę, że do końca tego roku powstanie i młodzież z tej szkoły będzie się mogła z tym cieszyć. Ale to nie jedyne inwestycje, bo również remont hali sportowej jest przewidziany przy ulicy Gdańskiej w ośrodku dla młodzieży. Tam też przeznaczyliśmy ponad 300 tysięcy złotych. Dosłownie parę dni temu podpisana umowa i rozpoczyna się inwestycja. Tam już dzisiaj wiemy, że ta inwestycja będzie zwiększona również o łącznik, ale to w najbliższych dniach będziemy dalej to procedowali. Kolejne inwestycje to inwestycje w szkole przy ulicy Sienkiewicza. Tam elewacja oraz nowa murawa boiska. Myślę, że to ważne dla młodzieży, aby też można było tą tężyznę fizyczną gdzieś uprawiać. Ponadto w dwóch ośrodkach również mamy w domach dziecka przy ulicy Konopnickiej odwodnienie. Dość ważne, bo mieliśmy problem z wodą, która stała. W tej chwili udało nam się doprowadzić to do porządku i ten system gromadzenia wody już w tej chwili jest na ukończeniu. Oraz druga ważna inwestycja również to w poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Wyszyńskiego. Też będziemy tam kończyli całą inwestycję i tu przede wszystkim zakończenie prac zarówno w środku, jak i zewnątrz. Dzięki temu ta poradnia przejmie docelowo również zadania poradni Skłecka. Będzie duży kompleks, przypomnę, ta poradnia remontowana z dofinansowaniem środków zewnętrznych z Polskiego Ładu, więc myślę, że ona będzie spełniała już z końcem tego roku te zadania, do których była przewidziana. Oczywiście oprócz tego w szkołach własnym sumptem dyrekcje szkół również przeprowadzają remonty drobniejsze, wymiana drzwi, okien czy też malowania. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza inwestycja to dokończenie budowy hali sportowej przy ulicy Cieszkowskiego. Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Cieszkowskiego czekał na obiekt sportowy na miarę XXI wieku od lat. Dzisiaj ten cel jest na wyciągnięcie ręki i to dosłownie. Sala gimnastyczna będzie pełnowymiarowa. Z Polskiego Ładu 9 milionów koszt sali gimnastycznej, z tym, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na czele z panem Tomaszem Budaszem, starostą, dołożyli już, mówiąc to inaczej, do inwestycji. W tej chwili za sumę 200 tysięcy będziemy przyłączani do sieci ciepłowniczej PEC-u. To jest gdzieś koszt 4,5 tysiąca. Musimy również dokonać modernizacji sieci kanalizacyjnej, w związku, że zużycie wody się zwiększy, ścieków. To jest gdzieś koszt 74,5 tysiąca. Do tego dochodzi modernizacja sieci energetycznej, ze względu na to, żeby szkoła mogła uciągnąć, możemy powiedzieć, tą kwestię odpowiedniego oświetlenia i tak dalej. To jest gdzieś koszt 115 tysięcy. Do tego dojdzie też jest system monitoringu. Również będziemy przyłączeni do sieci OSE, czyli do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, żeby mieć tutaj bezpłatny i bezpieczny internet. Czym ta hala będzie dla szkoły? No przede wszystkim salą gimnastyczną, ale też będzie pełnić rolę auli, ponieważ szkoła w tej chwili nie posiada i na pewno wszystkie uroczystości, które no w roku kalendarzowym zawsze szkolnym się odbywają, będą teraz mogły odbywać się na tej sali, dlatego że będzie rzutnik, ekran, no i oczywiście gdzieś tam 150 miejsc siedzących. Także myślę, że rola tutaj jeszcze auli jak najbardziej nam się przyda. W hali sportowej oprócz boiska do piłki nożnej będą także inne boiska, do gry w koszykówkę oraz piłkę ręczną i do badmintona.